Cześć ziomki, witam wszystkich. Słuchajcie tematu. Jakieś 10 lat temu, jeszcze nie z żoną, a znaczy czoną, pojechałem na jej wykład, uniwersytet, wydział ekonomii. Ja oczywiście jako wolny słuchacz. Słuchajcie tematu. Już tematu wykładu nie pamiętam, ale sprawa wyglądała tego typu. Wykładowca opowiadał, jak zrezygnował z nieetycznej pracy. Pracował jako marketingowiec. Sprzedawał klimatyzację dla firm. I od razu zaznaczam, że absolutnie nie ma nic złego w klimatyzacjach. Klimatyzacje są bardzo potrzebne dla firm, jako chłodnie, gastronomia i tak dalej, sklepy z żywnością. Ale cały bajer polegał na tym, że on pracował, nie chodziło o te klimatyzacje tak naprawdę, bo tym się zajmowali podwykonawcy, serwisanci, którzy to montowali. Oni po prostu przerzucali tą robotę dla nich. Oni tak naprawdę zarabiali na tych klimatyzacjach, na montażu, na serwisie, a on pracował dla energetyki. Cały bajer polegał na tym, że chodziło o to, aby podpisać taki mały dodatkowy cyrograf z firmą, żeby po prostu bęcelowała więcej za prąd, bo nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale firmy i tak płacą drakońskie stawki. Byle mała, przeciętna firma płaci mniej więcej tak jak taryfa budowlana C11, gdzie to są już krocie normalnego prądu, a te duże firmy to już nawet nie wspomnę, tam są limity, deklaracje zużycia energii, jeżeli przekroczą, to płacą kary, jeżeli nie wykorzystają, to też przekraczają kary, także w dużych firmach to już milionowe tematy, także tak naprawdę tutaj nie chodzi o sprzedaż klimatyzacji, a chodziło o sprzedaż prądu, który i tak jest drogi, tak? Generalnie sytuacja jest tego typu, żeby nie dać się wydymać, bo jak wiecie, wygląda to mniej więcej tak. Albo wy kogoś wydymacie, albo wydymają was. I taką zasadę, jak sobie spokojnie przeanalizujecie, to ona działa praktycznie w każdej dziedzinie. Zawsze lukajcie, gdzie podąża kasa. W tym momencie nie chodziło o klimę, ale chodziło po prostu o kasę dodatkową za prąd. Temat numer dwa, na pewno już o tym kiedyś wspominałem, ale teraz tutaj to wrzucę, zostawię. Zamawiałem, pojechałem zamówić silikat w czasie pierwszego tego, znaczy ostatniego boomu, jakieś ponad 10 lat temu budowlanego, już problem, materiały drżały, ja akurat zamawiałem silikat na ścianki dziełowe, bo jeszcze był w miarę tani, bo u nas silikat jest bardzo, ale to bardzo niepopularny, nikt z tego praktycznie nie buduje domów, nie ma takiej opcji. No i słuchajcie, przede mną siedzi parka, nie wiem czy to była parka, no parka w każdym razie, nie wiem czy to było małżeństwo, chcieli zamówić ceramikę na swój dom. Akurat ta firma silikaty też handlowała ceramiką, no i ja sobie tam gdzieś tam z dala jeszcze czekam, w sklepie krążę i słyszę, jak chłop ładuje im kit, bo oni chcieli ceramikę kupić, że u jego rzekomo znajomych, bo tak się mówi, tak, a jeszcze najlepiej jak powie, że to w rodzinie było, na czterech warstwach ceramiki było już 4 cm odchyło. No i oni to widzę, że łykają. Łykają jak małpa kit po prostu. Przecież to był kit, bo można prosto to wymurować nawet z kamienia, gdzie kamień jest. Każdy kamień nie ma jakiejś tam powtarzalności. Być może ja nie twierdzę, że ktoś nie wymurował tak krzywo, że nie było 4 cm na 4 rządkach. No przecież lipiarze też się zdarzają. Ale to chodziło o to, aby dobry materiał, no bo niepodważalnie jest lepszym materiałem, na dom, przedstawić w jakimś złym świetle po to, żeby wybielić kolejny, inny materiał. Słuchajcie, generalnie jest tak odnośnie materiałów, że każdy materiał można przedstawić w złym świetle po to, że ktoś ma z tego jakiś określony cel, po to właśnie, żeby zrobić kontrast do innego, mniej popularnego. I tak jest, jak się dobrze zastanowicie, po prostu najlepiej mieć swój rodzaj. Ja wam powiem, że jeżeli szukałem betonu komórkowego, to na 10 opinii, to tylko dwie były pozytywne i to takich naprawdę dobrych majstrów i to między innymi jeden z kolegów powiedział, że słuchaj, złej baletnicy przeszkadza rąbek spódnicy. Jeżeli poradzisz sobie z takim materiałem, to patrz, aby materiał był dobry, mocny, przede wszystkim ciepły, no i dla ciebie dobry cenowo. A to, czy będzie materiał jakiś tam wyszczerbiony, mówię teraz o betonie komórkowym, to wszystko będzie zależało od kierowców, którzy będą to transportowali. Temat numer 3, jakiś też x lat temu jeszcze za czasów studiów,
kolega miał dość duży skład budowlany, do tej pory w sumie ma firmę transportową, handluje tymi materiałami na potęgę, organizował różne szkolenia, na które mnie zapraszał. Między innymi to było szkolenie dotyczące hydrauliki, ogrzewania, wszystkich takich różnych tematów. No i tam między innymi wszystkie rodzaje pieców i między innymi też były pompy ciepła. Chłopak od pomp ciepła, od tych pomp był. Między innymi potem, wiecie, to było takie szkolenie luźne w restauracji. Na koniec siedzieliśmy już po tym szkoleniu za stołami. Ten kolega od pomp siedział razem z nami z kieliszkiem w ręku. Ja oczywiście z kieliszkiem w ręku, tylko oczywiście. No i tak sobie rozmawiamy, że akurat wtedy budowałem sam dom. Chłopak się bardzo na to najarał. Oczywiście zbudował ten dom dawno, już długo i szczęśliwie w tym domu mieszka. No i słuchajcie, i pytam go, mówię, ty stary, no te pompy to takie wydają się, no kurczę, fajne i innowacyjne. Co myślisz, warto byłoby u mnie w to usiąść, zainwestować? Chłop mówi, nie no stary, rób tak jak wszyscy tutaj, no co ty, podłogówka, olej, jak będziesz chciał sobie dopalać, no to kominek z płaszczem wodnym. Uczciwie powiedział, nie? Chociaż on tak naprawdę handlował pompami, nie? Zrobił mi takie wstępne obliczenia oczywiście, gratis, i to bardzo fajnie wyszło. Okazało się potem z perspektywy, że olej systematycznie taniał, zarobki oczywiście rosły, także ten mit kit, który kiedyś powstał, wcale absolutnie jest nieaktualny. Ale powiem wam, że chłopak podszedł bardzo do tego rzetelnie, uczciwie, pomimo tego, że sprzedawał ten materiał, nie? Ten towar. Na pewno widzieliście na niektórych grupach, na Facebooku i tak dalej, ciągle powstaje taka gównoburza odnośnie rekuperacji. Ktoś rzuca temat, że rekuperacja od roku 2021 jest obowiązkowa i zaczyna się wojna. Jedni mówią, że tak, drudzy nie, nikt oczywiście nie jest w stanie tego potwierdzić, co oczywiście jest kitem, ale jeżeli wejdziecie sobie na niektóre profile tych ludzi, którzy na przykład to reklamują, to akurat może ten gość jest po prostu montażystą, może on po prostu sprzedaje tą rekuperację i taki jeden powielony jego post po prostu robi robotę, a ludzie nie są w stanie sami tego do końca zweryfikować. Od tego są, jak ktoś fajnie to zaznaczył, po prostu trolle. Kolejna sprawa, rozmawiałem ostatnio z znajomym, montował okna trzyszybowe, bo teraz są takie na topie, no i mało tego, powiedział mi, że teraz jest taki obowiązek. No ale jak to obowiązek? Więc słuchajcie, żeby nie szukać tego właśnie po nierzetelnych informacjach w necie, no to zadzwoniłem do chłopa, który naprawdę jest jednym z najlepszych handlowców, bardzo dobry materiał, sprzedaje, montuje dobrej klasy okna. No i pytam, stary, słuchaj, czy ja mogę zamontować takie okna jak mam, dobre, szczelne, z odpowiednim współczynnikiem, bo ja mam akurat pozwolenie wydane w 2020 roku, czyli tam wyobraźcie sobie współczynnik przenikania lambda dla przegród okiennych wynosi 1:1, czyli każde okno, jakie jest tylko dostępne praktycznie na rynku, gdzie ja montowałem 14 lat temu współczynnikiem 0,9 już, czyli każde można praktycznie zamontować zgodnie z przepisami, ale słuchajcie, co on mi mówi? Bo pytam, no czy mogę zamontować dwuszybowe, czy teraz już trzeba trzyszybowe montować? On mówi, słuchaj, możesz zamontować, ale ktoś ci sprawdzi, to będzie problem. No ale kto? No i właśnie. No kto to ma sprawdzić? Nadzór budowlany przyjeżdża i liczy nam szyby? Nie wiem, kierownik budowy sprawdza, ile mamy szyb wstawionych? Absolutnie nie. Musi być tylko odpowiedni współczynnik i współczesne okna. Oczywiście dwuszybowe mają taki współczynnik, także takiego wymogu nie ma, ale wiadomo, że najłatwiej się sprzedaje wodę i powietrze, no to fajnie byłoby sprzedać jeszcze te okna trzyszybowe, czego ja tak, że tak powiem, no nie mówię, że nie jestem zwolennikiem, ale zauważyłem, że w zachowaniu tych okien wymienił wszystkie zalety tylko pod te okna, pomijając wady, no bo przecież wady też mają, no dlatego mówię, jak obserwować, żeby po prostu nie dać się wydymać. Oczywiście nie mam nic przeciwko marketingowcom, bo przecież między innymi jeden z moich kierunków to też był marketing i zarządzanie. No i wyobraźcie sobie, że ja dostaję za zadanie, jestem marketingowcem, mam sprzedać okna dwuszybowe. No to wystarczy trzyszybowe przestawić w złym świetle i wszystko, trzyszybowe. Przykład podaję, nie?
No są ciężkie, czyli prawdopodobieństwo, że będą potrzebne regulacje, będą się rozszczelniały, jest bardzo duże, tak? Wspomina się o tym, że są ciche, tak? Ciche tak naprawdę między współczesne okno, owszem, jakieś okna z 90. lat, a trzyszybowe obecne z 2021 roku na pewno będą bardziej dźwiękoszczelne, ale między nowoczesnym jednym i drugim oknem, dwu- czy trzyszybowym, będzie różnica 1 dB, którego nikt nie pozna, ale ja bym przedstawił to tak po prostu. Wstajecie z rana, mieszkacie na... O tym zrobimy oczywiście oddzielny odcinek, ale tylko tak na szybkiego to nakreślę. Wstajecie z rana, no i nie słyszycie śpiewu ptaków, no bo macie zbyt szczelne okno, albo reklamują, że śpicie sobie smacznie, nie? Jest taka reklama. Spokojnie, bo macie dźwiękochłonne, szczelne okna i nie słyszycie tego, jak wam opierniczają garaż, samochód, czy dewastują wam podwórko, no bo macie odpowiednie do tego okna zrobione. Kolejna sprawa, o czym się na przykład nie wspomina, im więcej szyb, tym oczywiście one są ciemniejsze, ale to jest przedstawiane w takim świetle, że latem się pomieszczenie nie przegrzewają. To, że się przegrzewają, to jest pikus, bo od tego są rolety, które można zasłonić, no ale jak pokazała ostatnia zima i pogoda, jednak wracają, nie wiemy, nikt tego nie wie, jakie będą zimy, ale praktyka jest taka, jeżeli te szyby będą ciemne, no to rozjaśnić je jedynie możemy w środku światłem, sztucznym światłem przede wszystkim. Oczywiście dochodzą dodatkowe rachunki, bo na kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt dni słonecznych przecież można przysłonić rolety i to trochę ograniczyć. Tak ja bym to po prostu przedstawił, ale o tym się nie mówi, bo każdy, jak już wspomniałem wcześniej, towar można przedstawić w złym i w dobrym świetle, także najlepiej po prostu mieć swój rozum i zawsze lukać, gdzie podąża kasa i kto ma z tego zysk i co ma na celu, żeby to sprzedać albo wypromować. Nie wiem, czy zauważyliście, że w obecnych czasach, generalnie w związku z podwyżką cen stali, blachodochówka podrażała praktycznie już do granic absurdu. I wyobrażacie sobie, że zajeżdżacie zamówić blachodochówkę, firma, która handluje blachą, mówi: słucha pan, no nie bierze pan tej blachy, no i rzeczywiście jest droga, ona przekroczyła już cenę dachówki. Gdzie dachówka w porównaniu do blachodochówki jest Mercedesem, tylko właśnie tu jest paradoks taki, że blachodochówka była taką zawsze tanią alternatywą, czyli imitacją tak naprawdę dachówki, bo ona imituje, bo dachówka jest piękna. Nie oszukujmy się, dachówka jest piękna, długowieczna, jeszcze zwłaszcza dobrej marki ceramiczne, ale jak przeglądacie sobie ceny, no to kurczę, to przecież to już się praktycznie zrównoważyło. Zrównoważyło, albo w niektórych przypadkach niektóre blachodachówki, szczególnie blachy, przekroczyły koszt dachówki. Także ziomki, pamiętajcie, że kłamstwo powtarzane dziesiątki razy czy setki może stać się po prostu prawdą, także nie do końca informacje czasami na tych grupach mogą być prawdziwe, bo za tym trolem, który wypowiada się, może być po prostu chłop, koniecznie chłop, może być też kobieta, która ma po prostu na celu sprzedanie swojego jakiegoś produktu, a reszta produktów, które są być może nawet lepsze, po prostu neguje, przedstawiając je w złym świetle. Także miejcie swój rozum, nie dajcie się oszukać. Do wszystkiego podchodźcie po prostu z intuicją i patrzcie, gdzie podąża hajs. Dobra. Trzymajcie się, ziomki, do następnego razu. Strzałeczka, heja.